ale dość ciepła niedziela powoli dobiega końca. Jutro trochę zmian. Będzie znacznie cieplej. Słońce przede wszystkim na wschodzie, a na zachodzie przelotne opady i burze. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy deszcz możliwy na Pomorzu oraz Dolnym Śląsku. Lokalne mgły utworzą się na Mazurach i w Małopolsce. Na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Podkarpaciu. Dzień przywita nas sporą ilością słońca, chociaż miejscami będzie się chmurzyć. Na Pomorzu Zachodnim zacznie padać i tam ochłodzi się maksymalnie 16 stopni. W głębi kraju znacznie cieplej, do 23-24 stopni. Na południu do 25. W miarę upływu dnia wciąż pogodnie od Podlasia przez Mazowsze po Tatry i Bieszczady. Poza tym więcej chmur z przelotnym deszczem. Gdzieniegdzie przejdą burze, niektóre gwałtowne z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. We wtorek Polska będzie podzielona na dwie części. Chłodniejszą na zachodzie i tam zaledwie do 10-12 stopni i cieplejszą na wschodzie, tu z kolei do 24 stopni. W całym kraju dynamiczna pogoda. Słońce na zmian z opadami i burzami. Silniejszy wiatr nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, w górach do 80. W środę znaczne ochłodzenie, od 10 do 14 stopni. Co prawda częściej będzie uśmiechać się do nas słońce, ale chwilami mogą pojawić się słabe opady. Początek maja nieco cieplejszy, ale również przelotnie będzie padać. Do zobaczenia wieczorem.